wszystkich rzeczy jest. Proszę się odsunąć. Bara, 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 rikki, tikki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi płacz, kiedy odjadę. Użył dzisiaj już alkoholu. Uwaga, uwaga, opóźniony. O, pan dyspozytor. Autobus przyspieszony. Panie dyspozytorze, co pan? Przelotowy z godziny 17. Nie teraz, zapowiada. Wjeżdża, panie dyspozytorze. Wjeżdża, wyjeżdża, wyjeżdża, wyjeżdża. Szybciej, na, stanowisko, stano, no. No, trzecie. Planety wędrują, atomy mirują, cały świat tańczy. Ja jestem światem. Mój cel podróży, koniec świata jest już bliski. Chodźcie za mną, zabiorę was do raju. Mój cel podróży. Raj jest w nas. Cel podróży. Czy podłączy milion was? Wtedy będzie prawdziwy koniec. Twój cel podróży! Mękla! Mękla! To wiarło! Twój cel podróży! Cel podróży! Zanurkuję wśród koralowych traw! Twój cel podróży! Naprzód! Wszystko przede mną! Kiklopie, na imię mi nikt! Straszliwie wrzasnął. Skały odjękły, a my uciekliśmy przerażeni. Wyrwał z oka drzewo krwią zbroczone i odrzucił od siebie oszalały. Zabija mnie nikt, wielkim głosem wołał kiklopów. Jeżeli sam jesteś, nikt tobie gwałtu nie zadaje, to chyba jakaś choroba od wielkiego Zeusa zesłana. Tak mówili odchodząc. Kiklopie, jeśli cię ktoś z ludzi śmiertelnych zapyta o haniebną ślepotę oka, powiedz, że ci je wyrwał Odys, grodoburca, syn Leartesa, mający swój dom w Itace. Wołałem z czarnego okrętu, a on zdarł wierzch wysokiej góry i rzucił, aż cofnęło się morze. Chwyciłem w obie ręce długą żerć i odpychałem okręt, a towarzysze wiosłowali ze wszystkich sił. Kiklop wzniósł ręce ku niebu gwiaździstemu. Usłysz, Posejdonie! Władco ziemi błękitno-grzywy, jeślim naprawdę twój, jeśli się chlubisz być moim ojcem, daj, by nie wrócił do domu Odys, grodoburca, syn Leartesa, rodem z Itaki. A jeśli los chce, by ujrzał swych bliskich i wszedł do wysokiego domu i do swej ziemi ojczystej, niech późno wraca i w nędzy, po stracie wszystkich towarzyszy, na cudzym okręcie i w domu niech znajdzie niedolę. Turnie! Wygrda się! Łapać śmiecia! Memko!
możesz poznać Boga. Rynek 2, trzecie piętro. Hece w dyskotece organizuje koło gospodyń w Motyczu. Prowadzi Łodek. Tak, odpowiedź matki Polki na orędzie Jana Pawła II. Panie do tańca erotycznego zatrudnię. Praca na godziny, wysokie zarobki, zakryta twarz. Nonsense New Age, seks z wszechświatem. Już czas, antypolska kampania światowego żydostwa trwa. Ewangelizacja wizualna, ty ukrzyżowałeś Chrystusa. Ginął pies, podobny do wilka, z bielmem na oku i siwą mordą. Radio Maryja, alleluja i do przodu. Mix is murder. Kupię czaszkę. Bliżej, rób twarze, zbliżenia. Nie wiadomo, skąd przyjechali, ani kim są. Wiadomo tylko, że to dla nich ostatni autobus. No dobra. Proszę uważać. Słuchajcie, szkoda taśmy. Jedzie! Jedzie! Stanowisko trzecie! Nareszcie! Odjeżdżamy! Kocham cię, ja tu jeszcze wrócę! Do widzenia! Żegnajcie! Odjeżdżamy! Ostatnio! Do zobaczenia! Zobaczymy się jeszcze! Do widzenia wam! Żegnajcie! Żegnajcie! Do zobaczenia! Szczęśliwej podróży!